Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na filmik reaguję na nowe trendy 2020. No i to będzie taki troszkę do śmiechu filmik, ale też podyskutujemy sobie tutaj, mam nadzieję, proszę Was o komentarze, o właśnie tych nowych trendach, takich bardziej kontrowersyjnych, bardziej jakichś takich dziwnych, śmiesznych, bo wiecie, zawsze są takie trendy, które są takie nie do końca zrozumiałe. Jak widzimy te trendy, to wow, co on na siebie włożył, co ona na siebie włożyła, albo w ogóle kto to będzie nosił, tak? Mam nadzieję, że spodoba się Wam mój wybór, bo naprawdę są dosyć ciekawe trendy w tym roku, szczególnie w obuwiu, do którego dojdziemy później. A tymczasem oczywiście, że proszę Was o subskrybowanie mojego kanału oraz o polubienie filmiku. Dzisiaj jest ostatni filmik, ostatnie nagranie właściwie, bo będzie jeszcze jeden filmik z tą choinką, no bo jest dzisiaj 1 lutego, no i do jutra ta choineczka znika, pobawię się w Grincha, wszystko tutaj zwinę, zmienię dekorację, a wiecie co, bardzo mi jest żal, bo uwielbiam po prostu Boże Narodzeniowe dekoracje i w ogóle ten nastrój, te światełka, to wszystko jest, strasznie mi jest z tym źle, że muszę to wszystko zlikwidować. No ale będą jakieś inne dekoracje, postaram się jednak ożywić troszeczkę przestrzeń i wymyślić coś fajnego, żeby było tak świetliście, radośnie, było przyjemniej po prostu. Kochani, wracając do tych trendów, to dużo trendów jest fajnych w ogóle w tym roku. Zawsze są jakieś fajne trendy, zawsze są trendy, które się nam będą podobać. W ogóle moda jest po to, żeby się nią bawić, to pamiętajcie, nawet jeżeli ja tutaj coś krytykuję albo coś jest dla mnie zabawne, to nie znaczy, że to nie ma prawa istnienia. Projektanci są po to, by projektować te wszystkie haute couture i te wszystkie kolekcje, wiecie, takie high fashion, to są po to, żeby nas inspirować tą modą, więc czasem te przerysowane rzeczy później zmieniają się w trochę bardziej takie już złagodzone wersje na ulicę. No na przykład takie bardzo, bardzo udziwnione buty projektanckie, jak tutaj widzicie w podglądzie, no potem zamienią się powiedzmy w taką normalniejszą wersję, co już się da zaakceptować. No ale są też trendy, które są absolutnie niepraktyczne i no i zastanowimy się, czy to w ogóle ma sens, czy to jest tylko takie coś na wybieg. Kochani, przechodzimy do rzeczy. Przepraszam Was od razu za dzisiejszy mój wygląd, jestem po chorobie, więc jeszcze nie doszłam do siebie tak do końca, więc musicie mi wybaczyć, jeszcze nie jestem tą najlepszą wersją siebie, ale do tego też dojdziemy. Tymczasem, kochani, zabieramy się za te trendy. No i tak jak mówiłam, na przykład podobają mi się te oversize'owe trendy, nawet zniosę trendy na lata 2000, ale wiecie co? No ale już w tych trendach zaczynają się pojawiać takie troszeczkę kiczowate elementy, które mam nadzieję, że aż tak głęboko nie wejdą w codzienną modę. Zaraz to zobaczycie. No i są też takie ekstremalne trendy, które naprawdę będzie nam ciężko inkorporować i tak na co dzień użyć. No przykładowo, ciekawa jestem bardzo, co sądzicie o trendzie catsuit, czyli taki obcisły kombinezon. To jest jednoczęściowe ubranie, które obciskuje całą naszą sylwetkę i zobaczcie tutaj, wielu projektantów zrobiło takie na pokazach, pokazało tego typu modę. No i oczywiście, że modelki, które są idealne, szczuplusieńkie i, no i przepięknie, wiadomo, przygotowane, umalowane, upozowane, wyglądają w tym rewelacyjnie. No i mimo, że oczywiście już nawet na tych pokazach jest to takie dosyć, wiecie, takie wyzywające jednak, no bo tutaj widzimy całą naszą sylwetkę, więc no wydaje mi się, że to jest problematyczny trend w ogóle, ale na przykład taki srebrny kombinezon, no niektóre naprawdę wyglądają ładnie, ciekawie, seksownie na pewno. Wydaje mi się, że nie jest to aż takie złe same w sobie, ale teraz zastanówmy się, co my z tym zrobimy. Przeciętna kobieta, włożywszy coś takiego, no przede wszystkim jesteśmy obnażone, czyli wszystkie mankamenty tutaj wychodzą na jaw, ewentualnie wystający brzuszek, jakaś fałdka gdziekolwiek, pół kilo, które przytyłyśmy, już będzie tutaj absolutnie na widoku. No i
kolejna rzecz to jest taka proza życia, czyli jak skorzystać w czymś takim z toalet. Wyobraźcie sobie, że idziecie gdzieś i teraz musicie się załatwić w toalecie publicznej, w pracy. No w pracy to raczej chyba poszlibyśmy do pracy w czymś takim, ale załóżmy, że gdzieś w toalecie publicznej, no jak teraz to zdjąć? Jak to wszystko z siebie rozsupłać? Nie, wydaje mi się, że nie, no fajny pomysł dla kobiety kota, dla Spidermana i innych tam, Supermana, Wonder Woman, ale wydaje mi się, że nie będzie się to sprawdzało absolutnie. Może dla super ładnych dziewczyn na jakieś ścianki, wiecie, w telewizji, dla modelek, dla bardzo młodych osób gdzieś tam na jakieś imprezy czy festiwal, jeszcze tak, ale nie przewiduję, że ten trend będzie bardzo długi. Nie wiem jak wy. Napiszcie koniecznie, co sądzicie o trendzie tych catsuits, tych obcisłych trykotów, kombinezonów. No bo wiecie co, leginsy można fajnie ograć, same leginsy. No łatwo to zdjąć, prawda? Można na to założyć szeroką bluzę, jakąś fajną koszulę oversize'ową i już wygląda to super. Do fajnych butów, wiecie, takich sportowych. Byłoby całkiem okej. No ale takie coś plus marynarka, mało eleganckie jak dla mnie. No ale oczywiście po to jest moda, żeby były różne propozycje dla różnych osób. Kochani, kolejny taki ciekawy trend to są te crop topy, w ogóle rzeczy krótkie. Sam w sobie trend okej. Ja nawet lubię takie krótkie rzeczy czasem. Jak mam wysokie stany, spodni czy spódnic, to fajnie wyglądają krótkie swetry, czy nawet koszulki, bluzy, ale no tutaj jest dużo takich propozycji, które pokazują już nam, że tutaj ma być widoczne to ciało, czyli ten crop top, czy crop sweter, crop żakiet i widzimy pół brzucha. No i znowu to jest kolejna rzecz, raczej nie do noszenia na co dzień, no ale wiecie co, jeszcze to się da ograć, można założyć to na jakieś, to się jeszcze da ograć, ale już te całkiem ekstremalne, takie wiecie, sama bielizna, bo teraz w ogóle nie dość, że te crop topy są modne, to jeszcze takie całkowicie bieliźniane topy, czyli coś co wygląda jak stanik de facto, no i to uważam, że już jest troszkę trochę jest już dla mnie niesmaczne, jak na plażę albo do jakiegoś kurortu, gdzie idziemy tylko deptakiem i jest, nie wiem, festiwal młodzieżowy, impreza, cokolwiek, no to jeszcze ujdzie, ale na ulicę wydaje mi się, że no nie jest to dobry pomysł, nie wiem, trochę mi to zajeżdża taką już taniością i takim na siłę, takim rozbieraniem się, pokazywaniem się. No i naprawdę jak odróżnić, czy to jest ten top, czy to jest naprawdę stanik, czy po prostu ktoś wyszedł w bieliźnie. Bardzo ciężko jest to odróżnić, no sami przyznajcie. No wygląda to po prostu jakby było nam coś prześwitywało i widać nam bieliznę, tyle. Nie przekonuje mnie ten trend w ogóle. Crop top jeszcze spoko, ale czy krótki sweter? W ogóle teraz też modne są te krótkie swetry. No i tutaj oczywiście miłośnicy bolerek będą szczęśliwi. Ja lubię bolerka, tak zwane bolerka. Te krótkie swetry, uważam, że to do wielu rzeczy wygląda naprawdę uroczo, fajnie, jest to wygodne, praktyczne. Ja do tego nic nie mam, także każdy lubi co innego. Kochani, następny trend, o którym chciałam powiedzieć, to noszenie dresów i tych sportowych ciuchów, takich typowo na siłownię, na co dzień. No i jest to duży trend, może już nie tak duży, jak był rok temu, ale duży. I wielu projektantów robiło takie zestawy typu naprawdę wyglądającego, jak wychodzimy z siłowni, czy z jakiegoś fitnessu. No i do tego jakaś kurtka czy bluza, tutaj z Harper's Bazaar są takie przebitki. Dużo było tych sportowych rzeczy, takich nawet bardzo jaskrawych, w różnych kolorach. Jak najbardziej, do sportu mi się to podoba, ale nie podoba mi się to na ulicę, tak szczerze. Nie uważam, że to jest fajne. No, widać, że jesteśmy aktywni, to fakt, ale nie wiem, czy jest sens się tym przechwalać. O tym mówi nasza sylwetka i ja bym się tak nie ubrała. Leginsy tak, ale zestawione, na przykład zamszowe leginsy zestawione właśnie z fajnym swetrem, ze stylem angielskim, z jakimś oversize'ową marynarą, z butami takimi czy kowbojskimi, czy jeździeckimi, ale takie całe sportowe, no niezbyt. No i wiecie co, noszenie leginsów takich jeszcze do crop topu, to już w ogóle totalnie mnie nie przekonuje.
bo no właśnie, po pierwsze sylwetka, że wszystko to widać, cokolwiek mamy tylko nie tak, a po drugie, nie wiem, to eksponowanie tu tych wszystkich swoich szczegółów anatomicznych jakoś nie przemawia do mnie i wydaje mi się to troszkę niesmaczne, troszkę a la Peggy Bundy, nie wiem czy oglądaliście ten serial dawniej, był w latach 90. Jak to się nazywało? Świat według Bundy, tak. No i to mi się bardzo kojarzy właśnie z takim jej, takim dość kiczowatym amerykańskim stylem. Kochani, idziemy dalej. No i kolejny taki duży trend to są błyskotki, błyszczące rzeczy i bardzo takie lateksowe rzeczy. No i to jest kolejna rzecz, której na pewno nie będę nosić, bo chociaż na wieczór takie rzeczy mogą być fajne, to już na dzień, a tutaj dużo propozycji było takich raczej dziennych noszenia tych rzeczy, no to uważam, że nie, że to nie wygląda odpowiednio. Ale jakby nie chodzi tutaj o jakieś zasady, tylko no jeżeli będziemy to nosić cały czas, no to nie będzie to miało tego odświętnego charakteru, kiedy faktycznie będzie taka specjalna okazja. Nie będziemy się czuć wyjątkowo, kiedy będzie ten wieczorowy jakiś klimat i będziemy chcieli się naprawdę, naprawdę tak ekstra ubrać. Tak uważam, no ale oczywiście czasem zdarza mi się nosić coś ze złotą nitką, co niedługo zobaczycie w programie. Ale złota nitka, a noszenie wszystkiego w brokacie albo w lateksie, no to jest jednak duża różnica. No. Takie jest mój view na to. Moi drodzy, i teraz przejdę do obuwia, bo jeszcze są takie trendy kontrowersyjne typu frędzle, dużo tych frędzli, tych piór, ale powiedzmy, że takie elementy już tych rzeczy, tych trendów nie są złe. Można je gdzieś do torebek, do akcesoriów dołożyć, jakieś broszki, jakieś ozdoby w tym stylu sobie użyć, ale no, nie nosiłabym tego jako całościowe, czy kurtkę, czy całą suknię w tym. No bo to też jest takie trudne do wystylizowania, ciężkie do niepraktyczne, bo te urywają się później, czy zahaczają się te elementy, także to jest taki kolejny mój dziwny trend. No i moi drodzy, teraz przechodzę do butów, bo według mnie w tym sezonie buty to jest hit po prostu. Są tak dziwne buty modne. Zacznę tu od tych zdjęć z pokazu. Zobaczcie tutaj, będę Wam tam podawać, jeżeli będę znała nazwy projektantów. Buty naprawdę udziwnione, w takich dziwnych koturnach, dziwnych kształtach. No oczywiście, na pokazach takich, wiecie, od couture to ma jak najbardziej sens. No, podejrzewam, że po użyciu tego już w życiu, czyli po zrobieniu tego przez tańszej wersji, przez sieciówki, będzie to wyglądało już tak bardziej zwyczajnie, na przykład jak tu. Chociaż akurat to nie jest rzecz sieciówki, ale może to tak wyglądać, taka prostsza wersja. Już całkiem fajnie, ciekawe obcasy. Wiecie co, mnie się bardzo podobają takie dziwne buty, na przykład z lat 60., takie designerskie, bo to mi się kojarzy z op-artem, z pop-artem, z takim wtłaczaniem, powiedzmy, sztuki do mody i to jest fajne. Fajne są te takie trochę dziwniejsze formy, coś co przyciąga wzrok, kolory takie teraz bardzo modne, te żarówkowate. No ale oczywiście jakieś to musi mieć też swoje granice, bo właśnie te dziwne obcasy są fajne, ale nie są praktyczne. Zobaczcie, na przykład tutaj jest w kształcie lakieru do paznokci obcas. Spoko pomysł, no ale mogą być też dosyć dziwne. Na przykład znalazłam też takie buty, które wyglądają trochę jakby ktoś wdepnął w gałkę lodów brzoskwiniowych albo w jakieś psie główienko. No i to już wygląda trochę, naprawdę trochę dziwnie. Nie wiem, co o tym sądzicie. Mnie to nie przekonuje totalnie. I chyba takie delikatnie dziwne obcasy bym nosiła, ale już takie z kosmosu to chyba nie. No już nie mówiąc o tym, że można się zabić w takich butach, bo te dziwne obcasy bardzo często powodują, że się potykamy albo się, wiecie, można po prostu wywalić gdzieś, poślizgnąć gdzieś. No przy naszych drogach, przy jakości polskich dróg i bruków uważałabym z tym. No, także dziwne obcasy do pewnego stopnia tak, coś fajnego, coś co przyciąga wzrok. Może nie do tego stopnia, co tutaj projektanci pokazali. A tak
takie właśnie ciekawe buty wchodzą. No i kolejny dziwaczny trend dla mnie to są te ogrodowe klapki w formie takiej glamour. No coś, dla mnie to jest coś okropnego. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Piszcie koniecznie, czy nosilibyście coś takiego. Dla mnie wersja ogrodowych klapków glamour to jest tragedia. Po prostu strasznie to jest brzydkie. To jest, no, wiem, że to są sławni projektanci, ale no i jak mówię, no na pokazie to jest okej, ale ja bym tego w życiu nie włożyła na nogi. Na serio, nawet w ogrodzie nie, bo w ogrodzie bym wolała takie bezpieczne. No, ale dobra, są takie trendy są. Ciekawa jestem waszych opinii. No i koturny, bardzo modne są koturny, bardzo duże w ogóle projektanci pokazywali te koturny, bardzo kolorowe, takie przerysowane, bardzo ciężkie. No i to jest taki wpływ lat 60., lat 2000. Spoko, też w sumie koturny mi się podobają. Może to wyglądać naprawdę fajnie, zależy oczywiście też do czego. Zwraca to uwagę, jest to taki element, taka perełka w naszym ubiorze, taki kolorowy but z dużym koturnem, no ale tutaj bym uważała, bo naprawdę można się potknąć i można połamać nogi w tych butach. Kiedyś wykręciłam sobie potwornie kostkę w takim wysokim koturnie i od tego czasu mam troszeczkę sceptyczne podejście do nich. No i to mi przypomina trochę konia. No ale to już są takie moje skojarzenia. Zobaczcie na te buty tu w podglądzie. Naprawdę one mi się kojarzą z końmi. Po prostu jakbym widziała jakieś takie kucyki, konie chodzące. Tak wyglądają, jak kopyta trochę te buty. No a tak mają wyglądać. Także umiarkowane koturny dla mnie tak, a te ekstremalne nie. Zbyt niebezpieczne, zbyt ryzykowne. No i trochę właśnie już dla mnie to jest takie karykaturalne. No a już w ogóle totalnie jestem na nie, jak chodzi o buty futrzane. No i to jest mega duży trend w tym roku. Buty z futrem, klapki, które wyglądają jak kapcie domowe z futrem, sandały z futrem wręcz, takie sandały rzemyczkowe z futrem, no wszelkie rodzaje futrzanych butów. Dla mnie to jest tragiczne. Wiecie co, jeszcze nie to futro, bo jeszcze to futro może wyglądać fajnie, jakbyśmy mieli jakiś pomponik z futra gdzieś przyczepiony na tym bucie, ale no patrzcie, takie buty, gdzie to futro jest na dole. No i teraz idziemy na spacer w polskim parku i plask w psią kubkę, za przeproszeniem, albo jakieś inne nieciekawe rzeczy, które leżą na ziemi. No i potem chodzimy z takim futrem ubabranym. Nie, masakra, masakra. Dla mnie to jest masakra. W ogóle mi się nie podoba ten trend. O ile futrzane torebki dla mnie ujdą, nawet mogą super być, no to futrzane buty to, już nie mówiąc jak stopa w tym wygląda, jak jakiś taki mapet, nie wiem. No a te niektóre futrzane buty to naprawdę wyglądają jak kucyk szetlandzki. Takie owłosione nogi na dole, poszerzone. Nie. Temu trendowi mówię dziękuję. Na pewno nie sprawię sobie butów z futrem, które wyglądają jak kapcie, zresztą żadnych. No jest to naprawdę śmieszne. Jestem bardzo też ciekawa waszych opinii, czy ten trend się wam podoba. No i jeszcze są takie dziwne baleriny modne w tym roku. Wiecie co, na przykład baleriny, ale takie też jakby kapciowe, bo ja baleriny lubię. Uważam, że we francuskim stylu i w ogóle piękne skórzane baleriny, takie eleganckie, do krótszych spódnic albo do rurek wyglądają naprawdę super. Do spódnic midi czy maxi już mi się mniej podobają, bo skracają sylwetkę i tak przyciężają, ale do takich lekkich ubrań fajnie wyglądają, no ale te baleriny w kształcie tych kapci albo takie futrzane, to nie, to dla mnie to jest też porażka. Absolutnie temu trendowi mówię nie. Ciekawa jestem, czy wam się to podoba. Takie kapciowate baleriny. Trochę to wygląda jak, wiecie, jak takie średniowieczne szłapcie. No i w ogóle też te średniowieczne szłapcie widziałam, nie wiem jak to nazwać, trzewiki, ciżemki widziałam też u kilku projektantów. Zobaczcie tu przykład. No nie, wiecie co, w filmie, w jakimś odtwarzaniu historii to tak, ale już w naszej modzie nie podoba mi się to. Jest to, no nie wygląda to zgrabnie, po prostu zwyczajnie nie wygląda to zgrabnie i sylwetka ani moim zdaniem strój na tym niestety nie zyskuje. Gdybym się przebierała, jakieś kostiumy epokowe albo po prostu jakieś fantasy, no to okej. No ale tak to nie, jednak mówię temu nie.
Kochani, no jest jeszcze oczywiście dużo dziwnych trendów, dużo trendów, o których jeszcze można długo opowiadać, ale takie najdziwniejsze dla Was tu wybrałam. No i czekam na Wasze komentarze, co Wy o nich sądzicie i które z nich będziecie nosić, a które nie. Może macie jeszcze jakieś pomysły na inne trendy, żebym je pokazała albo omówiła, to bardzo Was proszę o komentarz. No i już teraz zapraszam Was na następny filmik, a będzie to zabieram Was do lumpeksu nowego, którego jeszcze ze mną nie zwiedzaliście. No i oczywiście na zakupy z tego lumpeksu i stylówki. Także kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej!